Ostatecznie mamy closing, kochani. Siedzimy tutaj już ostatni raz na tym krześle. Ostatnie minuty w tym domu. No. Widzę, żeśmy grilla robili. Pamiętam. To była huśtawka. O, tutaj mama się dowiedziała, że jestem w ciąży. I tak. Tutaj żeśmy siadali na schodach, jak było gorąco w lato, żeśmy się chłodzili. Tam żeśmy wychodzili, oglądali Memorial Parade. Wspomnienia są, pozostaną w serduszku. Hi. I'm gonna get a shot. Really? In the doctor's. Doctor's office? It's easy peasy? Yeah. Yeah. What do you like about this room? The map. The map. Yes, pokażemy mapę. Proszę bardzo, przyjdźmy na szczepionkę z Milankiem. I czekamy. Ale Milanek jest super. Niczego się nie boi, tak? O, wchodzi tutaj. Witam kochani w następnym dniu. Dzisiaj będziemy robić cupcake'i. O, proszę bardzo, mamy takie fajne papilotki i też różne ozdoby tutaj piękne. Dzieciaczki już gotowi. Gotowi jesteś? Yeah, gotowi, zaczynamy! I teraz wybieramy, które papilotki będziemy tutaj wkładać do naszej foremki. Są przepiękne, zobaczcie na te detale. Nawet mamy kokardki tutaj srebrne, tam papilotki. Także fajnie. Dzieciaczki mają frajdę. Cieszycie się? Tak. Tutaj mam dużo, zobacz. A myślę.
gotowe, zobaczcie, wkładane w nasze foremki i wkładamy do piekarnika na 20 minut, coś takiego na 350 stopni Fahrenheita, czyli gdzieś tak chyba 180 Celsjusza. Ja mam przepis z Thermomixa. Proszę bardzo, mamy tutaj już muffinki zrobione i muszę powiedzieć, że ten przepis, co się nazywa Vanilla Cupcakes w Thermomixie. Teraz wykładamy nasze muffinki i za chwilę będziemy dekorować. Mamy tutaj krem, który też zrobiłam. Razem w przepisie był właśnie z tym Vanilla Cupcakes i będziemy dekorować. All the way down. Yeah. I have the same thing again. Yo, I have a question. Can you make a dog? A dog? Yeah. I don't know how. Still? Just do a line and then do the. I'll show you. Mm-hmm. I'll show you. Sprinkle, sprinkle. How do I make eyes? Can I eat my muffin cake? Small muffin. Nie da się tatusiowi? Wszystkie zobaczcie, tutaj już mamy udekorowane fajne muffinki. Teraz dekorujemy tymi fajnymi ozdobami, które się wbija w muffinki. Mamy już reniferki. Milanek tu wymyślił, co tu będzie. Ten tu prezent. Tak, widzisz. Mamy już muffinki gotowe, udekorowane, wyglądają przepięknie, magicznie. And how many stars? 10 na 10, tak? Podoba się, dobre, smaczne. No to smaczne, jest smacznego. Sam krem? O, no. Tak, kochani, zrobiliśmy te babeczki, wyszły bardzo dobre, smakowały każdemu, mamie, tacie, Robertowi i mi. I tak, jedziemy do restauracji, rodzice nas zapraszają do restauracji, zaraz siostrzenka przyjedzie z mężem i będziemy razem wyruszać, jedziemy do Plainsville. Mam nadzieję, że tam będą fajne światełka świąteczne i będzie tak bardzo krysmasowo i fajnie. Także zabieramy Was ze sobą. Jesteśmy w samochodzie. I co? Jesteśmy. I czekamy, aż dojedziemy. Robert prowadzi. Justynka z Krzyśkiem pojechali w dzień rodziców, a my jedziemy za nimi. Oni już przed nami. I co? Gonimy ich. Gdzie my przyjechaliśmy? O, chyba tutaj jest Justynki samochód, co? A nie, inna rejestracja IW. Także żeśmy pomylili wjazdy. Przejechaliśmy, ale żeśmy zawrócili. Jesteśmy na miejscu. Idziemy zobaczyć kołowrotek. Jak to się nazywa? To nie kołowrotek, tylko młyn po prostu, bo ta restauracja to jest taki młyn. Zobacz, widzisz młyn? Kręci się. Zobaczcie, uwaga na telefon! A! Jak ładnie tutaj! Jaka magia!
Wow. Fajnie? Jestemy, jest przepięknie, jest dekorowane na święta, świątecznie. Ładnie to wygląda. Nasze menu, jeszcze nie wiem co wybiorę, ale do wyboru jest sporo rzeczy. Milanek, piesek przyjechał z tobą? Piesek przyjechał z tobą? Tak. Tutaj pani nam przyniosła dzisiaj bułeczki z masełkiem. To Milanek już tutaj sobie zajada moją lemoniatkę. Thank you. No problem. O, mamy też olej fajny. My kupujemy. Julianek, lubisz? Coś lubisz z olejem, co? No. I co smakuje? Moje danie, proszę bardzo. Chicken caprese na araguli. Zobaczcie, mamy trochę ziemniaczku. Mama ma to samo. Tata, masz pork chop, czyli takie schabowe, pieczone. A ty co masz? Kura, stuffed chicken. O! No dobra. PH, PH. Smacznego. Dobra. Deser przyszedł, zobaczcie jaki fajny, no, jakiś chlebek nawet z czekoladką. Próbujemy, czy smaczny, czy ciepły jeszcze. Ciasto. Ale wiesz co, alkoholem czuć. No, alkoholem czuć. Dzieciaczki tańcują. I co kochani, jestem już w domku. Przyjechaliśmy z restauracji, a w restauracji było bardzo fajnie. Zjedliśmy, wszystko było smaczne, jedzonko nasze, jeszcze na wynu żeśmy wzięli. Deser też żeśmy wszystko zjedli i naprawdę mamy pełne brzuszki, teraz już tylko pełen relaks w domu. Jeszcze tutaj przed spaniem mamy wygibaski. O matko, proszę bardzo, co tutaj się dzieje? Ojeju, jeju! O, spada! Teraz Julianek wchodzi tak. Na Milankę. Nie da rady. No, go. O matko boska.
No tego, co jeszcze nie było. Potytaj, potytaj, potytaj. Ej, ale nie zakrywajcie mu oczu. I co było? Scary? Scary. Boliście się? Rozpadniecie? O Jezu! Coś mam pod nogami, to twoje kapcie. Ty trzymasz, załóż się. Jezu! Robert, ja nie wiem, jak on się trzyma, bo wolę. Nie można tak. Teraz zejdziesz.